Cześć, z tej strony Oskar i zapraszam dzisiaj na nowy film na moim kanale z przeglądu prasy. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać 302 numer PSX Extreme. Ostatnio, jak wiecie, jak regularnie oglądacie mój kanał, akurat mam taką ochotę, chętkę, żeby częściej właśnie pokazywać czasopisma i właśnie przegląd prasy. I zacząłem właśnie regularnie ponownie kupować PSX Extreme, także jestem z tego zadowolony. Jest to numer 302 i tym razem przyszedł zafoliowany. A to za sprawą tego, że mamy tutaj tę pocztówkę z okazji 25-lecia czasopisma. Ta sama pocztówka była również niedawno dołączana do właśnie tych poprzednich numerów, które pokazywałem. No ale fajnie, jako taki gift, jako taki prezent dla osób, które właśnie może regularnie nie kupują i nie dostały jeszcze tego, to spoko. Także jest zafoliowany, za chwilę go sobie rozfoliujemy i zobaczymy, co ciekawego w najnowszym numerze. Także zapraszam. Zobaczmy sobie. Okej, rzućmy sobie okiem. To jest dokładnie ta sama karta, którą już wcześniej pokazywałem z autografami twórców PSX Extreme. 116 stron i na okładce Phantom Hellcat. Zdaje się, że ta sama gra jest również w tym miesiącu na okładce Pixela. Numer z października, numer 302. No, przejrzyjmy sobie, co ciekawego. Tu mamy spis treści i reklamę nowej części Plague Tale. Dział japoński. No, mamy tutaj podsumowanie PlayStation 4 i 5 oraz Xboxów. No, standardowo na siódemce obie konsole. Dobra scena, 176 fiko wsiano, zrób salto, może już go nie nagrywaj, w końcu coś sobie zrobi. Spokojnie, to nawet nie jest aparat, tylko portfel. Okej. A na Xboxie Żółwie Ninja. Gdzieś ty to zamawiał. A Switch też na siódemce, także wszystkie konsole równo na razie idą. Relacja z Tokyo Game Show. PlayStation VR 2 na przykład właśnie został tutaj zapowiedziany, pokazany. Call of Duty Modern Warfare 2 beta. No, zobaczymy w ogóle, jak to będzie z tym Call of Duty, czy będą nowe części dostępne na PlayStation 4, na PlayStation 5, czy tylko Xbox je tylko będzie miał. No, zobaczymy. No ta jest tutaj zapowiedziana, że jeszcze będzie na wszystkich tutaj platformach. Z wyjątkiem Nintendo oczywiście, wiadomo. Phantom Hellcat. No to jakiś chyba horrorek będzie. Śmierć i pożoga. No to może być ciekawe. Reklama Pokémonów. Assassin's Creed Mirage. Codename Red i Codename Hexe. Grand Theft Auto 6. No właśnie, mamy tutaj ten screenshot z tego wycieku. No, nawet odważyli się tutaj ci redaktorzy to dać. Chociaż Rockstar to banuje i wszystkich tam te wszystkie filmy z YouTube'a, z Twitcha, wszędzie kasuje, usuwa, zgłasza. No, ale wiadomo, że będziemy kobietą sterowali, chociaż podobno też i facetem będzie można. Właśnie tutaj też są pozostałe screenshoty właśnie z tego napadu na bank. Ten filmik krążył na YouTubie, być może jakieś kopie jeszcze tam gdzieś są. Ale prawdopodobnie facetem też będzie można. Prawdopodobnie będzie to para. Takie plotki krążą. No, zobaczymy. No, niech szybciej już coś będzie więcej o tym GTA 6, bo na razie gdyby nie ten przeciek, to byśmy w ogóle nic nie wiedzieli. Prawda? Tu zapowiedź nowego Pixel Heaven. W czerwcu, 2-4 czerwca 2023. No, może pojadę, zobaczymy. Next Gen rok drugi, czyli tu podsumowanie nowego Xboxa i PS5. Po roku. No, większe tu podsumowanie, wszystko tutaj jest, tak. Coś tu mamy o pierścieniach. Władca pierścieni, jeden, by wszystkie odnaleźć. No, długi artykuł. No, tutaj Hyde Park, jak zawsze, każdy redaktor ma prawo się wypowiedzieć. Steel Rising. I to już są właśnie recenzje, właśnie mamy 6, 6+. Jedziemy dalej. Splatoon 3. Alfred Hitchcock's Vertigo. Coś, nie wiem, no,
na podstawie filmu. Alfred Hitchcock filmy robił, nie oglądałem akurat tego, nie znam tego Vertigo. Return to Monkey Island. Powrót na właśnie tutaj wyspę małp. Formuła 1 Manager 2022. Metal Hellsinger. A w to jakiś czas temu grałem, chociaż nie wiem, czy to nie była jakaś beta, czy poprzednia część. No, można powiedzieć FPS, gdzie pod rytm muzyki musimy ich atakować. Wymiękłem. Wymiękłem, wolałbym, żeby to był normalny FPS. W klimatach takich rockowych spoko, ale no jeśli musimy właśnie atakować ich pod rytm i nie zawsze to właśnie wychodzi, to nie dla mnie. No ile, 5 minut bym mógł coś takiego pograć i właśnie tak chyba pograłem. Więcej to nie dla mnie, ale no jest to nowy koncept na grę. No zobaczymy, czy to się przyjmie. W sumie jeszcze tam tylko zerknę, pozwólcie. No jaką to ocenę dostało? 7+. 7+. Okej. Inscription. A to dostało aż 8. A co to jest? Bo ten screenshot to nic zupełnie nie mówi. No trzeba poczytać sobie. Tu jakaś reklama. Midnight Fight Express. Być jak John Wick. No chyba jakaś tutaj akcja, sensacja. Tak wygląda. Tajny Kin. Coś chyba cukierkowatego dla dzieci. Platformówka z silnym nastawieniem na eksplorację. Okej. The Diofield Chronicle. Jakiś prawdopodobnie RPG. Tak wygląda. A tutaj widzę, że można sobie zamówić właśnie jakąś książkę o Amidze. Amiga Rules. Tu nie jestem pewien, bo w sumie tym się jeszcze za bardzo nie interesowałem, ale to są chyba przedruki wszystkie z Pixela artykułów na temat Amigi. Z ostatnich właśnie tam zdaje się 7 lat. No ciekawe, bardzo chętnie bym się dowiedział, może bym kupił, natomiast na pewno w tym roku chcę kupić Amigę 500 Mini. A to dajcie znać, może ktoś z Was kupił, albo ktoś z Was wie więcej, chętnie się dowiem, co to jest. Madden 23, NBA 23, tu zdaje się Dennis Rodman. Session Skate Sim, czyli mamy coś nowego na deskorolkach, jakaś alternatywa dla Tony Hawk'a. I tutaj coś, co mnie na pewno zainteresuje. Pac-Man World Repack, czyli nowa wersja Pac-Man World'a z PlayStation 1. No, nawet mnie to trochę zaciekawi, ale coś niska ocena, tylko 5 to dostało. 5+. A nierazu nie poczułem szczerego entuzjazmu z rozgrywki. To słabo, tylko nie wiem, czy to wina tego recenzenta, czy wina tej gry, bo grałem w demo nawet niedawno, parę tygodni temu, czy parę miesięcy właściwie temu na moim kanale i bardzo mi ta gra podeszła, ta oryginalna z PlayStation 1, więc chętnie bym zapoznał się tutaj z tym remake'iem. PlayStation 5, Xbox i Switch, więc no praktycznie wszędzie to jest. O i właśnie, mamy Żółwie Ninja. Tylko, że to jest ta składanka starych Żółwi Ninja. No, z Nintendo, ze SNES-a, z Segi, z PC-ta i z innych jeszcze tam platform, z Game Boya chyba też. Spoko, dobrze, że to wyszło, chociaż no ja wolę pograć na klasycznych platformach w to. I mamy JoJo Bizarre Adventure Battle Air, to zdaje się, że jakaś bijatyka. Wielokrotnie słyszałem, właśnie to jest seria tych JoJo Bizarre, ale żadną nie grałem. 6 to dostało, no okej, okay, fajnie. Soulstice. Jakiś slasher prawdopodobnie. No na pewno ciekawe. No właśnie, inspiracje Devil May Cry. No właśnie, czuć. No to już wiedziałem, że to będzie coś w tym stylu. Jak mówię, że slasher, no to na pewno. No zobaczmy dalej. Tu mamy jakieś krótkie recenzje paru gierek i jest właśnie też reklama tego numeru zerowego PSX Extreme, którego niedawno kupiłem i pokazywałem. Temtem, coś cukierkowatego znowu. I Serial Cleaners. Prawdopodobnie syryjni zabójcy, albo czyściciele po zabójcach właśnie, bo tu jakąś krew mamy rozlaną, czy coś, i oni chyba czyszczą. No ciekawe, ciekawe. Ciekawy koncept. Lego Brawls. Czyżby coś jak Smash Brawls z Mario? Lejemy się postaciami z Lego, bardzo możliwe. No nie będę teraz się tym zastanawiał, ale aż taka niska ocena, 3. No ciekawe, trzeba było się poczytać, zainteresować. SD Gundam Battle Alliance, o, z Gundamami, z tymi mechami, robotami zawsze. Wszystko tutaj jest na propsie, ciekawe. 7 dostało, szkoda, że tylko jeden screenshot, bo bym się tym chętnie zainteresował.
Dlatego wolałem stare czasopismo, gdzie screenshotów było więcej. To ja nawet wolę mniej tekstu, a więcej screenów. No chociaż ze dwa jeszcze, tak? No ale to tak przy okazji tylko mówię. Bo chętnie bym się dowiedział, co to za gra, a na YouTube nie chce mi się wchodzić sprawdzać to, co to za tego za klimat, nie? Coś tutaj o Sandmanie. Władca snów. Zdaje się, że komiks i film. Daigo, zwany bestią, człowiek, który uratował bijatyki. No jakiś felieton i historia. No trzeba się zapoznać, poczytać. Jeszcze tego nie czytałem, dopiero przecież to przed chwilą rozfoliowałem. Game Dev w trybie hybrydowym. Też coś tutaj mamy o twórcach gier. Good Morning Vietnam, prawdopodobnie. O filmach na temat Wietnamu. O, to bardzo chętnie poczytam. Ja bardzo się tym interesuję. Tu widzę, że jest już Christopher Walken z filmu Łowca Jeleni. To będzie Full Metal Jacket. Ten albo ten właśnie. A może dwa screeny to są z tego i z tego. No, prawdopodobnie przekrój filmów na temat Wietnamu. Bardzo chętnie się tutaj dowiem, ale widzę też, że i gry są. Tutaj Lost Patrol z Amigi na przykład, nie? Także wszystko o Wietnamie tutaj. Chętnie poczytam. To mi się bardzo podoba, ten artykuł. Chętnie się zapoznam. Alien Resurrection, no to na PlayStation ta część była, zdaje się. Może też i na PC, ale wiem, że na pewno na PlayStation. O, tutaj coś z Larą nawet, taki montaż ktoś zrobił. Chętnie się tutaj zapoznam również. Resistance, upadek serii, to na PlayStation 3 były, zdaje się, że trzy części, między innymi Fall of Man. To właśnie była chyba jedynka. Później było Resistance 2 i Resistance 3. Czemu to upadło? No właśnie o tym mówi artykuł. I tu ten artykuł też mnie przykuł do tego, żeby tę gazetkę kupić. O powrocie do przyszłości. Zobaczcie, nawet ktoś DeLoreanem wjechał na plac zamkowy w Warszawie przy tutaj Zamku Królewskim. Ciekawe. No, bardzo chętnie to poczytam. Bardzo lubię Powrót do przyszłości. Bardzo lubię DeLoreana. Chciałbym kiedyś mieć, tylko to są takie pieniądze, że szkoda gadać. Ale może kiedyś. No i tutaj mamy jeszcze kolejne felietony. Osobiście zawsze to przekartkowuję. Nie lubię tego czytać. No i kolejne jeszcze felietony. Coś o horrorach. Komiksy. Nowy Thor. Nowy Rick and Morty. Co tam ciekawego na Netflixie, na Apple TV, na Amazonie. Cyberpunk właśnie jakiś nowy właśnie wyszedł ostatnio. Tysiące lat tęsknoty. To miałem pójść na to do kina. Poczytam, zobaczę czy warto, bo podobno reżyserem jest George Miller z Mad Maxa. Ale jeśli to ma wyglądać tak jak ten Mad Max 4, ten Fury Road, to nie chcę. To nie podobał mi się ten Mad Max ostatni. Stary tak, ale ten nowy to nie. Listy. Jest Hardcore Room. Znowu ktoś coś wysłał. No, ktoś pisał mi ostatnio w komentarzach, żebym ja sfotografował swój pokój i wysłał. No może mnie opublikują. Spróbuję. Podejmę to ryzyko i wyślę. Zobaczymy, czy się zakwalifikuje. No i na końcu jeszcze felieton i tutaj wspierający. Reklama Call of Duty na końcu. Także to tyle. No, bardzo się cieszę, że ostatnio zacząłem to ponownie kupować. Jest trochę ciekawych rzeczy, trochę rzeczy, które mnie nie interesują, ale to ciężko, żeby zrobić czasopismo, gdzie 100% rzeczy mnie zainteresuje, czy innego czytelnika. No dajcie znać, czy kupujecie, czy w ogóle wam się podobają również u mnie przeglądy prasy. Ja bym chętnie coś w końcu pokazał z starych czasopism, których mam w mieszkaniu bardzo dużo. No i dajcie znać ogólnie, czy kupiliście właśnie ten ostatni numer, czy kupujecie regularnie. Jestem też bardzo ciekawy, czy moi widzowie są na tyle leniwi, że wolą obejrzeć na przykład u mnie filmik, albo po prostu wejść na jakiś portal i poczytać, co tam nowego jest wśród gier, czy kupujecie czasopisma. Ja kupuję, bo mnie stać, zwłaszcza że wydatek 20 zł miesięcznie to jest praktycznie nic. To jest praktycznie nic. Ludzie więcej wydają na Netflixa, czy na papierosy, czy na alkohol, czy na inne jakieś rzeczy, że uważam, że jak najbardziej powinno się to kupować, wspierać, bo kiedyś obudzimy się i będzie jakiś news, artykuł, że to już koniec PSX Extreme, czy jakiegoś CD Action, czy Pixela, czy jakiegoś innego czasopisma. Na przykład ostatnio czytałem, że bodajże w grudniu 2022 roku wychodzi ostatni numer Auto Świat.
Też ludzie widać nie kupują tego, bo wolą przeczytać w internecie coś o samochodach. A ja myślę, że jak najbardziej warto wspierać prasę drukowaną, czy to grową, czy samochodową, czy jakąkolwiek inną. Nie pozwólmy temu umrzeć. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że się nie zawiodę i że nie ma tak, że filmik obejrzy powiedzmy ileś tam osób, a jedna czy dwie osoby napiszą, że kupują nadal. Prawda? Wspierajmy to. Także na dzisiaj to wszystko. Dajcie łapkę do góry i zasubskrybuj mój kanał, jeśli być może jesteś nowy i zamieść komentarz, tak jak przed chwilą prosiłem. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!